Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jest ze mną Anastazja, a jesteśmy na premierze Ściema po polsku. Cześć Anastazja, witam cię serdecznie. Cześć kochana. Powiedz mi, jak podobał ci się film? Ogólnie bardzo rzadko chodzę na polskie filmy, natomiast zabawnie było, śmiesznie. Trochę byłam szokowana niektórymi scenami, natomiast super wrażenia. Można powiedzieć, że to jest taka druga strona show biznesu. Co o tym sądzisz? Ogólnie pewnie trochę tak jest. Ja akurat miałam dużo castingu, natomiast te castingi trochę inaczej wyglądali. Natomiast podejrzewam, że jest w tym prawda. Mhm. A sceny... Okej, bo tutaj nas troszkę... A sceny, które najbardziej cię śmieszyły? Sceny, które... Tak naprawdę dużo było tych scen. Dużo. Bardzo dużo, tak. Mhm. Sytuacje były naprawdę bardzo zabawne. Pokazany show biznes z drugiej strony. Jak można zarobić jeszcze na tym, na czym wyobrażać by sobie można było, że nie da się zarobić, a tak naprawdę kasę można z wszystkiego wyciągnąć. Co o tym sądzisz? Czy tak jest rzeczywiście w życiu, czy jednak to jest fikcja literacka? Myślę, że to jest właśnie życie. Życie, tak, jednak. Naprawdę. Że jednak zdarzają się takie sytuacje w życiu, że można zarobić na czymś, co by wydawałoby się, że to jest niemożliwe do zrobienia. Ja myślę, że na wszystkie można zarobić. Rzeczywiście tak jest. Powiedz mi, czy ty byś chciała zagrać w filmie? A ogólnie miałam rozmowę z Mariuszem i zobaczymy. Mhm. Czyli jednak możemy zobaczyć się na dużym ekranie niedługo. Chciałabym ogólnie zagrać w filmie. Nie wiem, czy to będzie z Mariuszem, czy to będzie jakiś inny, natomiast na 100% spróbuję swoich sił. Mhm. Także czas pokaże. Niedawno walczyłaś. Czy zobaczymy cię jeszcze walczącą niebawem? Ogólnie jeżeli chodzi o walki, to jakoś teraz mówiłam ci chyba nawet ostatnio, tak, że jakoś na razie nie widzę siebie. Jestem bardziej... Coś mi się zmieniło w ogóle. Jestem bardziej taka teraz delikatna, bym powiedziała. Mhm. Na pewno walczyć chyba nie. Wolę projektować. Projektować? Tak. No właśnie, przepiękną masz kreację. Powiedz mi, skąd ta kreacja jest? Ogólnie to projektujemy już właśnie... To jest twojego projektu kreacja? Tak, projektujemy z panią Inna Rek, poznała się tutaj. Razem tworzymy, znamy się od 10 lat i tak naprawdę wszystko... Adam, proszę, pokaż na kreację, a ty opowiadaj. Wszystko właśnie, co tworzymy, wszystkie moje kreacje, to robimy razem właśnie. Mhm. I niedługo właśnie chcemy, też myślimy o pokazie, więc na pewno pokażemy. Czyli będzie niebawem pokaz twojej kolekcji, tak? Ogólnie chciałabym zrobić, natomiast myślę, że może jesienią. Mhm. Przepiękna kreacja, naprawdę. Dziękuję, bardzo mi się podoba. Dziękuję. Bardzo seksownie. Chciałam zapytać cię właśnie, walczyłaś niedawno, teraz mówisz, że stałaś się bardziej delikatna. No jakoś w ogóle kompletnie nie widzę siebie, jakby to wszystko minęło jakby, nie wiem, 3-4 miesiące, a jest kompletnie dla mnie to jakiś taki inny świat. Obcięłaś pazurę, widzę. Tak. A to dlatego, wszystko jasne. Ale mam nadzieję, że charyzma jest. Nie, oczywiście wszystko jest, oczywiście jest charakter, natomiast jestem bardziej teraz skoncentrowana na takich innych projektach. Chcę robić inne programy, chciałabym też prowadzić, skoncentrować się na biznesach i tak dalej, więc jakby to jest kompletnie trochę inny świat. Natomiast fajnie było spróbować. A powiedz mi, kiedy znajdujesz na to wszystko czas? Znajduję, cały czas jest tam coś tworzę. Moje życie jest tak naprawdę trochę wygląda inaczej, ponieważ żyję w swoim świecie, gdzie projektuję, maluję, tańczę, teraz szykuję się w ogóle, szykuję występy, kostiumy, więc wszystko... Gdzie możemy cię zobaczyć tańczącą? Bardzo ciekawa. Ogólnie teraz już z moim menedżerem rozmawiamy jakby o występach i niedługo będę o tym informować na swoim pewnie Instagramie, natomiast chciałabym ogólnie robić występy na całym świecie. Coś w rodzaju Circus de Soleil, w którym wiem, że brałaś udział. Chciałabym stworzyć coś takiego, mam już zaplanowane kostiumy i chciałabym wyglądać jak Kleopatra, a tańczyć jak Mata Hari możliwe. Tak trochę w tym kierunku. Chyba każda tancerka marzy o tym. Ja akurat po prostu pomyślałam, nie wiem, to też jest 2-3 miesiące temu, że chciałabym wrócić na scenę. Całe życie moje było związane z sceną i teraz widzę po prostu siebie na scenie. Mhm. My nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy cię na scenie i czekamy na informacje.
jak już się dowiemy, gdzie będziesz tańczyć, będę pierwsza. Tak, dziękuję tak. bardzo. Dziękuję Ci, kochana, serdecznie za rozmowę i życzę Ci samych sukcesów zawodowych, żebyśmy zobaczyli Cię na dużym ekranie jak najszybciej i oczywiście na scenie. Już nie mogę się doczekać. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.